Dzień dobry. Dziś, w ten uroczy poranek, witamy Państwa z przepięknego ogrodu zoologicznego w Gdańsku. Trwają październikowe Dni Seniora w Gdańsku. Jest to miesiąc z wieloma atrakcjami dla naszych najstarszych mieszkańców. Jedną z nich jest możliwość skorzystania z piątkowych warsztatów w gdańskim zoo, na które serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale także wszystkich seniorów odwiedzających Trójmiasto. A oprowadzać Was będzie przesympatyczna pani Grażyna Naczyk z działu Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Proszę Państwa, jesteśmy całym sercem skierowani do grupy seniorów. Serdecznie zapraszamy przez cały miesiąc październik, w piątki, a może i dłużej, i w listopadzie, i zimą. I ja tu pozwolę sobie przedstawić jeszcze jednego z mniejszych seniorów, który ma dzisiaj z powodu pięknej pogody malutkie wychodne. Senior Szynszyla się nazywa gatunek, a imię ma po prostu Pideusz. Także on uwielbia kontakt w ogóle z seniorami, bo tam jest autentyczny przekaz ze strony tych ludzi, nieskażony aż tak tą cywilizacją, jak u innych pokoleń. Prosimy pamiętać o ogrodzie zoologicznym dla seniorów w miesiącu październiku. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Wszystkie te atrakcje mamy podane na naszej stronie w zakładce Edukacja i tam jest oferta dla seniorów. Mamy jeszcze możliwość innych tematów przeprowadzenia, na przykład tajniki naszej kuchni dla zwierząt. Zapraszam też Państwa do obejrzenia materiałów edukacyjnych z naszego ogrodu. Jest to propozycja spędzenia czasu z wnukiem i wnuczką. Jak to zrobić, opowiada o tym odrębny film, który wyświetli się na końcu naszego programu. Wszystkie szczegóły dostępne są na naszej stronie www.telewizjasenior.pl oraz na naszym portalu informacyjnym www.senior.gda.pl. Nazywam się Kamil Boras, jestem opiekunem szympansów i orangutanów w gdańskim zoo. Zapraszamy seniorów i także chciałbym zaprosić gdańszczan do głosowania w budżecie obywatelskim na projekt numer 18. Dziękuję. Dla Państwa mówiła Hania z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.